Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie przemiłe listy i komentarze, które pojawiły się po moich ostatnich filmach, a także za całą masę pytań, które postaram się jak najszybciej omówić i rozwiać Wasze wątpliwości. Dzisiaj coś takiego z takiej tematyki bardziej prywatnej, która dotyczy mnie. A mianowicie, po tych filmach na temat litoterapii i leczenia kamieniami szlachetnymi, o wibracjach kamieni szlachetnych, o kamieniach mocy, bardzo wiele osób zapytało mnie, jaki jest mój szczególny kamień czy minerał, który ja najbardziej w jakiś sposób szanuję, który do mnie najbardziej przemawia. Takich kamieni jest bardzo dużo, o tym pisałam Wam dzisiaj już na moim blogu. Ten film jest tylko takim troszeczkę rozszerzeniem tego tematu, bo każdy minerał, każdy kamień szlachetny ma jakieś szczególne znaczenie, szczególne właściwości. Nie ma dwóch, które można by było wrzucić do jednego worka i powiedzieć, że mają takie samo działanie. Nie, to działanie jest tak subtelne, jest tak wyjątkowe, że można przyporządkować działanie każdego kamienia do danej istoty anielskiej. Tak jak jest taka ogromna ilość aniołów i każdy ma swoją rolę, swoje miejsce w naszym życiu, tutaj dookoła nas, tak dokładnie jest z kamieniami szlachetnymi i minerałami. Każdy ma jakąś zupełnie inną, subtelną wibrację. I nawet gdy czasami mamy wrażenie, że dwa kamienie są do siebie podobne, to one są tylko podobne, ale ta różnica jest, chociaż minimalna, ale jest. I tak mogłabym powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, nie mam jakiegoś ulubionego kamienia, tylko i wyłącznie jednego ulubionego, ale jest jeden jedyny, który ma coś w sobie tak wyjątkowego, że bardzo, bardzo go szanuję i ma on u mnie taką wyjątkową pozycję, wyjątkowe miejsce. I w moich zbiorach mam kilka egzemplarzy takich bardzo, bardzo ważnych dla mnie, które bardzo pomogły mi albo bliskim mi osobom w szczególnych momentach życia. Jest to jaspis. Taka jest również druga nazwa, ponieważ ma on dwie nazwy: jaspis lub chalcedon oceaniczny. Bardzo specyficzny minerał, który jest wydobywany tylko w jednym miejscu na świecie, a mianowicie na Madagaskarze. I według moich najnowszych danych to wydobycie kamienia zostało zatrzymane ze względu na to, że zasoby są wyczerpane i kopalnia została zamknięta. Miejmy nadzieję, że kamień ten, te naturalne złogi tego kamienia szybko się odnowią, ale to również ma wpływ na jego wartość rynkową, która z dnia na dzień wzrasta, ponieważ pozostały na rynku tylko ostatnie egzemplarze lub ostatnie jakieś zbiory, które są obrabiane. I kamień ten jest niesamowity. Jak zobaczycie na zdjęciach, ma on bardzo specyficzny wzór. Można powiedzieć, że nie rzuca się jakoś szczególnie w oczy, nie jest taki piękny i wyjątkowo efektowny, jak na przykład fluoryt tęczowy. Nie jest tak przyciągający wzrok jak czaroid, ale ma w sobie ogromną moc. Ten kamień składa się z takich, jak zobaczycie na zdjęciu, takich malutkich punkcików, które według tej nauki o sygnaturach, tej bardzo, bardzo starej nauki, nie wiem dokładnie jak ta nauka nazywa się w języku polskim, ale wydaje mi się, że nauka o sygnaturach, to jest on bardzo podobny do komórek w naszym organizmie. A szczególnie, jak zobaczycie również na moim blogu, jest bardzo podobny do struktury naszych węzłów chłonnych czy do błony śluzowej w naszym żołądku, ale także do jak zobaczycie pod mikroskopem komórki naszego organizmu, to zobaczycie to podobieństwo. A jak wiecie, natura
ta siła boskości zawarta w naturze jest bardzo, bardzo inteligentna i każda osoba, która ma oczy szeroko otwarte, zauważy, że to coś, co pomoże Wam w danym momencie życia, jest bardzo symboliczne. Kwiaty danej rośliny przypominają Wam o jakimś organie na przykład, na który ta roślina działa. I tak samo wygląd danego kamienia bardzo często odpowiada wyglądowi danej części w naszym organizmie, którą ten kamień, ta wibracja potrafi uleczyć. Ale to jest bardzo rozległy temat, może poruszymy go w innym filmie. Jaspis chalcedon oceaniczny. Niesamowite właściwości uzdrawiające, regenerujące komórki. I to komórki we wszystkich praktycznych częściach naszego ciała, w całym naszym organizmie. To jest jedyny kamień, który ma taką siłę, że potrafi uleczyć cysty, mięśniaki, potrafi dać impuls do komórek rakotwórczych, aby one się wycofały z Waszego organizmu i potrafi uleczyć najcięższe choroby, w tym raka i łuszczycę. Te osoby, które cierpiały na te choroby, wiedzą, jak bardzo trudno te choroby uleczyć, a ten kamień ma w sobie tę moc. Jednocześnie działa on przewspaniale na wszystkie organy, na wątrobę, na nerki, na żołądek, na serce, na cały nasz układ limfatyczny, na praktycznie wszystko w naszym organizmie. On odmładza, regeneruje, odnawia, uzdrawia. Całe te dokładne działanie opiszę Wam tutaj w linku, będzie on dostępny pod tym filmikiem, jakie jeszcze inne właściwości ten kamień ma, ale gdy pytacie mnie o ten jeden, jedyny, szczególny, to gdy miałabym się wybrać na taką bezludną wyspę i zabrać ze sobą tylko jeden, jedyny kamień i nic innego, to byłby właśnie jaspis chalcedon oceaniczny, żaden inny, ale właśnie ten. Ma on również niesamowite właściwości działania na naszą psychikę, ponieważ właśnie wracając do takiej bezludnej wyspy, gdy ktoś znajduje się w takiej sytuacji, w sytuacji bez wyjścia, to nie widzi możliwości, a zawsze jest przynajmniej jedna droga, a przynajmniej dwie lub trzy. I ten kamień pokazuje Wam właśnie te nieograniczone możliwości. Czyli jeżeli ktoś z nas znalazłby się w takiej sytuacji, że nagle wylądował na bezludnej wyspie, to jest to sytuacja bardzo stresowa, bardzo taka jak gdyby bez wyjścia. I ten kamień pokazałby, że są tysiące możliwości. I tak samo w przenośni, w każdej sytuacji naszego życia, w której myślimy, że już nie ma wyjścia, że już nie ma jakiejś drogi, to właśnie ten kamień ją ukazuje. On jest idealny dla osób, które straciły cel, które straciły jakąkolwiek ochotę i chęć do życia. On nagle pokazuje Wam te nowe możliwości i on daje Wam tą energię. Jeżeli cierpicie na depresję, wypalenie, na takie wycieńczenie, apatię, to właśnie on będzie tym najlepszym przyjacielem. Tym przyjacielem, który da Wam nie tylko impuls, ale również zregeneruje całą Waszą psychikę, całą Waszą duszę, Wasze pole energetyczne i przede wszystkim Wasze ciało, bo dobrze czujemy się tylko i wyłącznie wtedy duchowo, gdy nasze ciało jest zdrowe. Każdy z Was to wie, że jeżeli jesteście na najwyższym poziomie rozwoju duchowego, ale coś Wam doskwiera, na przykład boli Was żołądek, to ten cały Wasz rozwój duchowy nagle jest taki mało ważny, prawda? Gdy coś doskwiera w tym naszym ciele, ciele materialnym. Oczywiście nie można tego tak widzieć, tylko czarne i białe, ponieważ to ciało materialne jest bardzo powiązane z tym ciałem duchowym, energetycznym i odwrotnie. Czyli jeżeli wy chorujecie na najcięższą chorobę, ale wasza dusza chce uzdrowienia, to potrafi wasze ciało materialne uzdrowić. I tak dalej, i tak dalej. Nie będę tutaj dalej w ten temat brnąć, bo będziemy tutaj rozmawiać znowu kolejne 3 godziny. Czyli wracając do naszego jaspisu chalcedonu oceanicznego.
To jest dla mnie ten kamień, który zasługuje na największy szacunek. I te osoby, które z nim pracowały, które dzięki niemu uleczyły swój system odpornościowy, które uzyskały przeciwciała, by zwalczyć najcięższe choroby, grzybice czy jakiekolwiek inne zaburzenia, one wiedzą, że ten właśnie minerał jest wyjątkowy. Bardzo, bardzo wyjątkowy. Czyli moi drodzy, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Wasze pytanie i zachęciłam Was jeszcze bardziej, aby zgłębić tą wiedzę o energiach minerałów, energiach kamieni szlachetnych, bo często pytacie mnie o to, jak jeszcze bardziej rozwijać się duchowo, jak jeszcze bardziej poszerzać Waszą wiedzę. To litoterapia, leczenie kamieniami, energie zawarte w kamieniach szlachetnych, anioły, które są z nimi połączone, czyli te siły światła, które są z nimi połączone, to jest również jeden z etapów, który warto by było poznać, aby mieć taki całokształt. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania od tego tematu, bardzo proszę w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się spodobał, bardzo proszę o kciuka w górę. Jeżeli nie, kciuka w dół. Za każdym razem robię tutaj błąd. Kciuka w dół. I zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bucardi.